Cześć moi drodzy, witam na kanale 64BTV, z tej strony Paweł, zapraszam na kolejny odcinek Resident Evil 7, 16, może to już 16 gameplay, nie wiem, nie pamiętam, straciłem rachubę. Słuchajcie, w górę, niczym gazy będziemy się unosić, czy zejdziemy w dół, niczym, no dobra, już tutaj bez porównań. Słuchajcie, pójdźmy, zobaczmy co się dzieje tu na dole. Aha, wiecie co, tak przed rozpoczęciem nagrywania siadłem sobie tutaj i zacząłem rozkminiać, w którą stronę by tutaj pójść, na górę czy na dół, i tak siedziałem, myślałem jeszcze z 10 minut, potem przyszła jeszcze żona spytać się, gdzie są kluczyki do samochodu, bo ja bałaganiłem trochę, no i tak rozmyślałem, czasu straciłem, a dużo się tu nie dzieje. Słuchajcie, idziemy na górę, no nie ma wyjścia, gra sama nas pcha w szpony niebezpieczeństwa, teraz tam coś na łeb spadnie. 3F, uhuhu. Uhuhu. No, te drzwi muszą się otworzyć. Tu jest po prostu ciemno. Nie macie co pojaśniać ekranu smartfona, ale jest po prostu ciemno. Przypominam, że jeżeli macie lepsze monitory, nie HD, tylko te większe, 2560x1440, to możecie sobie tam w jakości na YouTubie zmienić w trybiku na lepszą rozdzielczość, bo w takiej rejestruje gameplaye. No i. Tu już byliśmy. Tu żeśmy oglądali film, tak? Film pod tytułem Kim jesteśmy? Skąd przybyliśmy i skąd się wzięło życie w kosmosie? Co ona tak patrzy na ten zegarek skubana? Może się przygotowuje do walki? Coś do przeczytania tu jest? Nic nie ma, tylko ogólny bajzel. Myślałem, że może jakieś... Tak chodzę, wiecie, i patrzę, czy jakieś szafki da się pootwierać, bo... Trudno odróżnić te takie zwykłe tekstury od szafek czasem, w których są jakieś znajdźki. Nie, to tylko pomieszczenie przechodnie jest, więc nic szczególnego. Tu wygląda, jakby się coś mogło zrodzić. Ktoś tu silnie przestraszony jest. To Alan. Alan, coś ty tu nabroi, chłopaku. A przyszedłem. She's out of control. Without the treatments, she's deteriorating. Well, it's a good thing I'm already dying. Don't say that. No przecież umiera, no co, dyskusją go uleczymy. She trusts you. That little bitch, she never trusted. Okay, wait. Evie! Alan, listen! I didn't mean to call you that! She's Evie, trying to take control! To... You have to fight her! Zaraz będziemy musieli Alana zabić. Evelyn, stop! Stop! Right now! Don't touch me, don't! No, wstawaj mi z kolan. Aha. O cholera. Jesteśmy chyba troszkę zarażeni. Czy nam się tylko wydaje? Nie, no znowu mamy gnata i wszystko jest w porządku. Wszystko wróciło do normy. Nic złego się nie stało. Coś tutaj jest? Nie. W gaśnicy zdjąć nie można. Nie chcę nawet strzelać w gaśnicę, bo to i tak nic nie da. Obejdę sobie jeszcze tak pomieszczenie, sprawdzę, czy niczego nie zostawiłem. Może gdzieś jakaś paczka pestek leży, amunicji. Tak nam potrzebnej. Chociaż mamy jej całkiem sporo. O, ten świecący laptop chyba coś sugeruje. Jeszcze gdzieś mógłby stać Commodore 64. Stary, poczciwy Commodore 64. Boże, ile to się grało na Commodore'ku. Na Atari 600XE u kumpla. Wiecie co? To jest chyba takie déjà vu. Więc chyba powinniśmy nagrać ten film albo go odtworzyć. Ethan.
were right. I did lie to you. I shouldn't have, but... All I can say is that if you get this, stay away. Forget that you ever knew me. Have a good life. A słuchajcie, moi drodzy, na laptopie kamerka Logitech C920, który recenzję na moim kanale możecie obejrzeć. Dokładnie tak. Jestem bardzo zadowolony z tej kamerki. Nawet teraz mam ją tutaj na górze nad monitorem przypiętą. Wprawdzie za pomocą jej nie nagrywam, ale... Wszystko trafia szlak. Do boju. Czym ostatni partyzant? Zostaw mnie! Czułem, że to jakiś podpucha. Oj tam, nie będziemy na zawsze raz. Coś mogę robić? Uhuhu. Płyń do góry, dziewczyno, hej, płyń! Mija, no nie pozbawiajcie mnie żony, przeczytam jej surowice. Smuteczek. God damn it. Cześć. Yes, Evelyn. I remember. Can we be a family like before? No, Evie. We can't be a family. We were never a family. We will never be a family. Then I don't need you anymore. Jesus Christ. Znowu jakoś tak mało wszystkiego. Ale zapis przynajmniej mogę zrobić. Szukaj Ethana. Sobie nic nie obejrzymy. Gdzie jest mój super turbo ekstra karabin, no? Ja pierdzielę, no. Stana muszę znaleźć, nie mam amunicji, nie mam się czym bronić. Potwory pewnie łażą jak głupie. Napieraj, skoro tutaj jest animacja, to... O, uhuhu. To pewnie coś się da zrobić. Ale wiecie co, obejdę sobie jeszcze tutaj troszeczkę ten. Zawartość została usunięta. Nerwotoksyna niszczy komórki organiczne. Może biodegra uwrócić przed wstąpieniem. W tym celu umieść próbkę w zbiorniku z nerką. Wow. Co, trzeba się tutaj trochę rozejrzeć. Nie mam. O, amunicja do czego? Amunicja do pistoletu maszynowego. Tu jej nie załaduję. Warto było tutaj się przejść. Chemikalia. Czy mam jakieś... Niewiele tutaj jest. Proch strzelniczy. Mógłbym amunicję do pistoletu zrobić, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł na tą chwilę. Wygląda na to, że nie działa. Ziółko. Chyba apteczka byłaby tutaj lepszym pomysłem. Szlak. Czy ja użyłem chemikalia? Nie. Znaczy użyłem, tylko na szczęście się... Dlaczego nie mam ziela? Bida tutaj. Tu potrzebuję kwasu. Chyba sobie nie zostawiłem żadnego. Szajse. Dobra, no ale jesteśmy troszkę do przodu. Jesteśmy do przodu o chemikalia. Jesteśmy do przodu o proch strzelniczy. W
razie czego zrobię trochę amunicji. Trzeba to uczcić zapisem. Jedziemy do przodu. Uhuhu. Na czwarty poziom aż mogę wejść? Wow. To by pomyślał. No i tyle z moich spacerów. Obejdę tutaj, poszukam, czy nie ma jakichś przedmiotów jeszcze. Będziecie wiedzieć, czy tu warto było schodzić, czy nie. Żebyśmy jakiegoś gówna nie obudzili. Ja pierdolę. Już bardziej w dupę się nie da zejść chyba. Jesus Christ. Nie! Nie! Spieprzeć. Uf. Run, forest, run. Tak, zapomniałem, że tędy przylazłem. Ogrody potworów tam były. Chyba na trzecim piętrze była ta winda. Albo może i nie. Albo może i tak. A tutaj nic nie ma. Nic nie leży. Gdzieś zapomniany przedmiot. Cholera, nie. Dobra. Zrobiliśmy sobie taką rundkę. Więc zrobię sobie jeszcze raz zapis. Idziemy na górę. Żeby tylko ten karabin znaleźć. Dobra, to wspinanie nie jest takie ciekawe, kiedy się ogląda szczebelki, więc pokażę wam cel, do którego zmierzamy. Jest to koniec drabiny. Wiem, śmiesznie R wymawiam. Wejść, żeby zejść, tak? Zobaczmy, czy tutaj nic się nie kryje za tym. Nic. Hop, hyc. Tu by się przydało trochę jakichś fajnych przedmiotów. No ludzie, weźcie coś, dajcie, rzućcie. Tam jakiś laptop leży jeszcze. Sobie mogę zejść. Maybe it still works. Co wciąż działa? O, mogę zmienić kamerę. Tu już byłem, tu już widziałem. Coś mi te kamery mogą pokazać? O. Ethan. I hope I make it in time. Okay. Bottom level. Liars! Stop it, Evelyn! Jesus Christ. Ale nie przestraszyłem się. Where is she? W dupie. Nie chcę żadnych potworów. To tu szafeczka jakoś tak wygląda zachęcająco, jakby ją można było otworzyć. Te można otworzyć. I dupa, nic. Proch strzelniczy znowu. Robić, słuchajcie, robić apteczkę, czy robić, czy co robić, czy robić proch. Ale widoki, możemy sobie trochę popodziwiać, rzeczywiście. Gazowiec, tak, zbiorniki na gaz. Pozwólcie na chwilę przerwy, zadumy, ziewnięcia tak naprawdę. Zobaczymy, czy coś tutaj jest. O! Bomba zdalnie sterowana. Już poczułem się bezpieczniej. Prawie czego mogę wypieprzyć wszystko w powietrze. Po co robić szafki, w których nic nie ma, no? Wie, po to, żeby dawać ludziom nadzieję, nie? Że nadzieję, lecisz przez pół statku, że coś tam jest, coś znajdziesz, jakieś przedmioty fajne. Tędy żeśmy chyba przyszli, tak? Się wydaje tylko. A, patrzcie, tutaj sobie mogłem. O, i bomba, warto było zejść. To są tutaj te drzwi, przez które się wcześniej nie mogłem przedostać. Kurde, to można się było przycisnąć. Nawet ja ze swoim brzuszkiem dał radę.
No, może jakbym tam miesiąc postał i schudnął. No i szafka tu, o. Jest ziołko. Yeah. Żyjemy. Ty. Tu sobie chyba właśnie takie kółeczko zrobimy w koło statku. To teraz pytanie, czy ja mam jakiś taki wewnętrzny zegar, który mi tyka i każe zdążyć tam do Itana w jakimś wyznaczonym czasie? Czy też mogę sobie tak połazić i pozwiedzać? Kajuta kapi... O, u kapitana powinna być broń. Co jest? No nie. Słuchajcie, jakieś jajca normalnie. Klucz potrzebny. Klucz krzyżowy. Może tym otworzę. Możesz tego tutaj użyć. No niech was szlak. Mapa statku. Kajuta kapitana, szyb. Będziemy musieli tu jeszcze jakąś zagadkę rozwiązać. Coś czuję ten... Klucz krzyżowy jest bardzo ważny. Pozwoli nam otworzyć coś, gdzie znajdziemy jeszcze jakieś inne coś, które pozwoli nam znaleźć taki wichajster, który otworzy jakąś skrzynkę, w której będzie klucz. I to jest nasz karabin, do którego mam już 30 amunicji. No dobra. Czyli jakby nie patrzeć, to sugeruje potwory. A gdzie teraz ten klucz krzyżowy możemy użyć? To możemy zamknąć. Gdzieś musi być jakieś takie miejsce, w którym ten klucz będzie pasował. Nie tu. To raczej będą drzwi. Kurczę, być kapitanem takiego statku to jest coś. Płynąć sobie tak wolnym przez morze i oceany. Zobaczę, czy coś tutaj na górze jest. Może jakaś szafka, może. Nie no, raczej do laptopa klucz krzyżowy to by nie pasował. Dobra, trzeba będzie systematycznie obejść całą lokację. I przypomnieć sobie, gdzie ten klucz krzyżowy można byłoby użyć. Tu jest jakieś zejście na dół. Na tych butlach nie użyję klucza krzyżowego. Kurde, trochę nie mam pomysłu teraz, wiecie. O! Nie, to cholera winda tylko, no. Czyli co, trzeba będzie zejść gdzieś, tak? Dobra. Jasny pierun. No dobra, słuchajcie. O! Niczym rącza sarenka. Rącza kociczka. A, tu klucz krzyżowy, patrzcie. Yeah. Czy będziemy schodzić jeszcze głębiej w czarną dupę, tak? Dobra, tylko może te. Ale kurde, nie chciałem spadać, tylko chciałem. Luis, kabel jest spalony. Mieliśmy zapasowy, ale zużyliśmy go do naprawy w ambulatorium na trzecim poziomie. Musisz poprosić od niego doktora Wedla. Potrzebuje mnie w maszynowni numer 2, ale nie może zejść, dopóki nie naprawimy usterki Dwayne. W ambulatorium na trzecim poziomie. Se, kurwa, kartki zostawiają, no. Ciekawe, czy tu będzie można zejść później. No, mamy taki kobiecy cień. Słuchajcie, będzie jakiś potwór, to może tutaj zejdziemy i będziemy go dźgać po nogach nożem. Nóż survivalowy. O! Się zrobiło poważniej, słuchajcie. Nie wiem, czy takim nożem survivalowym sobie damy radę. Spierdalamy. Żeby nic nie obrzygał. O, idzie za mną, idzie!
padnę za niego z rogu. Ach, dziabnął mnie nóż. Skurczybyk jeden, no. Tu go spróbujemy załatwić. No chodź, chodź, chodź. Nie chcę robić amunicji. Trochę mi się udało go naciepać. Tak na chama. Co, da mi teraz spokój? Nie, patrzcie. Stopił się. Ale dlaczego się stopił? Ciągle zapominam, wiecie o czym? Co w tej grze dla mnie jest bardzo nienaturalne, że można się zasłaniać przed atakami tych potworów. I wtedy one zadają dużo mniej obrażeń. Nie wiem, dlaczego on się rozpadł. Bomba stalnie sterowana. Uwano, to jest co, potwory wszystkie mam bombą załatwiać, no. Tu poprzednio był karabin, tak? Bomba, nóż survivalowy. Nie ma tu jakichś strasznie na bogato, tu nie jest. Tu już żeśmy czytali przy okazji poprzedniego gameplaya. Kwas, o! Gdzieś tu było coś do otworzenia tym kwasem. Gdzieś mieliśmy takie miejsce, które było zablokowane kwasem, tylko gdzie? Cholera, już zapomniałem. Ale wiecie co? Zrobimy sobie zapis. I dobra. Spróbujemy poszukać tego... To było chyba gdzieś na górze. Jeśli się nie mylę. Mogę się chyba tutaj wspiąć. To jest chyba ten kabel, co nawalił. Czułbym się pewniej, gdybym miał ten karabin w rękach. Plus jeszcze te bomby, to by było po prostu bombowo. Ależ powoli to idzie, no. Ależ powoli to idzie. Komando Shepard był szybszy. Prędszy był. Gdzieś chyba było jakieś pomieszczenie takie z kwasem. Nie wiem, cholera, czy dobrze kojarzę, że to było gdzieś tutaj. Może mi się coś pojąbało. Tutaj nie. Tutaj było zamknięte. Kajuta kapitana. Czekajcie, może tutaj będzie. A kurde, tutaj tylko na klucz jest. Chyba było właśnie to pomieszczenie, o którym... Noż kurwa! This is not fair. Jeszcze mnie dziabnął. No ja pierdolę, co za po prostu menda ruska, no. Skąd on się tutaj wziął? Jak nic trzeba będzie, słuchajcie, robić apteczkę. Nie mówcie mi, że on tutaj gdzieś jest. Skąd się tam ten potwór wziął, cholerny, no? Musimy zrobić apteczkę, nie ma bata. Polewaj waść alkoholem. Niekoniecznie chciałem tu spadać. Złapała się za ostatni szczebelek. No co za po prostu dziewczyna, no. Dziewczyna szamana. Nie mówcie mi, że tutaj będzie jeszcze jeden potwór. Latał i kręcił się jak... To się mówi, Żyd po pustym sklepie. Słuchajcie, zrobię sobie jeszcze raz zapis. Iść na dolny poziom i uratuj Itana. Chyba tak, ale muszę uratować Tana, ale muszę najpierw tę
taką broń znaleźć, no bez tego to nie ma co. Słuchajcie, wiecie co, ja jestem już zmęczony, bo poprzedni odcinek z poprzedniej serii, poprzedni odcinek też kręciłem wcześniej przed tym i to trochę jakoś dzisiaj jest taki dzień, w którym są takie dni, kiedy chce się grać po prostu mniej, wiecie, kiedy człowiek jest zmęczony komputerem i nawet jeśli gra jest dobra, nie idzie. Tym bardziej, że głową powiem wam, jestem już w tym momencie, kiedy wy oglądacie ten odcinek, to dzisiaj jest 27 lutego, 27 luty jest i jutro ma przyjść Torment Tides of Numenera i też bardzo na niego czekam, bo też chcę rozpocząć serię tych gameplay, także no, pewnie ten odcinek Resident Evil będzie później opublikowany, kiedy już będę w trakcie gameplaya Tormenta, więc to będzie takie troszkę przesunięcie czasowe, bo czasem robię tych odcinków więcej, bo przy dwójce dzieci w domu trzeba mieć czasem zapas odcinków, jeśli chce się wrzucać na YouTube. A słuchajcie, widzimy się przy kolejnym. Eevee jest na górze. Dlaczego mi się ten napis pokazał? A, Eevee jest na górze. Ktoś mi tutaj napis jakiś zostawił z podpowiadajką. Jak miło. Jak miło. O, tu coś było. Amunicja pistoletowa. To słuchajcie, będziemy żyć. Nie jest źle. Dobrze, że tutaj wszedł. Amunicję pistoletową znalazłem. No bomba. Bo rzeczywiście, skoro Państwo agenci tu mieszkali, to kiedyś musieli mieć pod łóżkiem amunicję. To zrobimy sobie jeszcze raz zapis, żeby tą amunicję pistoletową sobie utrwalić. Słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Wybaczcie, że ten trochę krótszy, ale jakoś tak głowa rozkojarzona. Słuchajcie, trzymajcie się, do zobaczenia. Ej, łapka w górę, jeśli się podobało, łapka w dół, jeśli nie. Przygoda na statku. Interesting, very interesting. Do zobaczenia.